Cześć! Dzisiaj obchodzimy 365 dni na YouTubie, czyli równy rok. Wiem, macie trochę echa, ale no trudno, no nie chciało mi się tego zbytnio wygłuszać. Wszystkiego poza tym nagrywam w pokoju. No i co, no rok na YouTubie, 1110 wyświetleń udało się zgromadzić. 41-42 subskrypcje, gdzieś koło tego. Tam też nie liczyłem zbytnio nigdy tego dokładnie. 14 filmików, ten będzie 15. No i co, no ogólnie, no jesienią 2018 udało mi się załapać ten rytm takiego wrzucania filmików co 2, max 3 tygodnie. Że jak na razie się trzymam co 2 tygodnie. Bo na początku było z tym różnie, bo też nie miałem co zbytnio nagrywać. No teraz, wiadomo, mam trochę tematów różnych do nagrywania. Na pewno też gdzieś zauważyliście jakość, dużą różnicę między na filmach sprzed wakacji, na filmy po wakacjach. Bo był duży przeskok, bo wtedy udało mi się w końcu ogarnąć bardzo fajny program do montażu, do montowania filmów. I udało mi się to wszystko ten, bo wcześniej to robiłem tak różnie, na telefonie, jakby to powiedzieć, bo da się. Co, no jak widzicie, tutaj też padliśmy na fajny pomysł, co można powiesić u mnie w pokoju, czyli no co, no, tablicę budowlaną zgodną z RODO, tak? Cóż, XXI wiek, więc czego oni nie wymyślą. No co by wam powiedzieć, tam jak widzieliście na poprzednim filmiku, trochę mi się warsztat zmienił. Ale to też na plus, jaki by to powiedzieć, gdzieś wyjdzie w późniejszym czasie. No i co, no, jest fajnie, jesteśmy, działamy na YouTubie, nagrywamy, montujemy, publikujemy i tak to wygląda. Dostaję dużo fajnych komentarzy od was gdzieś, żebym wrzucał częściej filmiki, za każdym razem odpisuję na to. Staram się, ale no 2 tygodnie, no jest dla mnie już i tak dosyć dużą tą, no bo wiadomo, no szkoła. No i wszystkie rzeczy dookoła, tak? Gdzieś szkoła, zajęcia dodatkowe po szkole, godziny, o której wracam. Teraz jak to nagrywam, to jest chyba coś koło 19:30, jakoś tak. Więc, no to wiecie, no, o tej godzinie nagrywać cokolwiek, no to ja jestem zmęczony i wszystko, no więc jak ja coś ponagrywam w weekend, no to i tak już jest dobrze, no bo i tak wyrobić się z montażem tam na czwartek, piątek, no i jest z tym trochę zabawy. No i poza tym też nie zawsze mam czas na nagrywanie i na montaż, bo wiadomo, ja na nagrywanie no to dużo robię tak, no jakby w sumie ja ze wszystkie filmiki gdzieś nagrywam po prostu to, co robię obecnie. Tak, też często jest tak, że robię po prostu takie generalne porządki, no i nie mam czasu na nagrywanie zbytnio. Tam segreguję wiele rzeczy, jakieś dorabiam sobie rzeczy, z którymi no niekoniecznie chce mi się nagrywać, tak, no bo po co mam wam tam nagrywać, jak przykładowo, nie wiem, tam zwijam sobie jakieś kable, tego typu rzeczy, no takie nudne by to było bardzo. No więc po prostu wieszam takie różne rzeczy, tam wieszanie półeczek, tego typu rzeczy, gdzieś takich pierdół, no nie nagrywam, bo uważam, że to nie ma sensu po prostu. Jakbym robił, wiadomo, coś dużego, gdzieś, gdzie faktycznie byłoby trochę zabawy, gdzieś, gdzie przykładowo robienie takiej dosyć porządnej, wytrzymałej półki, na której można by było spać, no to wiadomo, nagrywałbym to, a że jak montuję sobie tam przykładowo, wiecie, półeczkę na to, żeby postawić sobie co tam, no, parę rzeczy takich, nie wiem, tam wiecie, jakichś mniejszych kamerkę, statyw, oprawę do kamery, gdzieś tego typu rzeczy, no to wiadomo, nie nagrywam tego, no bo po co? Chyba tyle, no jak chcecie jakiś odcinek z takimi luźnymi pogadankami, gdzie tam pogadamy sobie trochę, no to dajcie znać. Spróbujemy podziałać, żeby ewentualnie zrobić jakiegoś live'a. Bo w końcu też dużo razy piszecie o to, żebym zrobił jakiegoś live'a. To można pomyśleć o jakimś live'ie coś, tylko no też wiadomo, o której godzinie ten to. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście jakiegoś takiego live'a luźnego gdzieś, w którym bym tam robił jakieś porządki, tego typu rzeczy, czy z takimi luźnymi pogadankami i o której godzinie ewentualnie. Więc co, do zobaczenia w kolejnych filmikach i oby ten rok był jeszcze lepszy.